Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan Paweł Sałek, doradca prezydenta RP. Szczęść Boże, witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże, witam pana redaktora i witam też telewizji, Telewizji Trwam. Panie ministrze, dziś doszło do oficjalnej już ratyfikacji decyzji w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Ta ratyfikacja była niezbędna do uruchomienia unijnego funduszu odbudowy. Pan prezydent dość szybko podpisał ten dokument. W piątek już została podpisana ta ustawa ratyfikacyjna, która przechodziła przez dwie izby polskiego parlamentu. Czy pan prezydent miał jakieś wątpliwości co do konieczności ratyfikacji tej ustawy? Pan prezydent w toku prac parlamentarnych jeszcze głęboko zastanawiał się i odbywał szereg spotkań z ekspertami w obszarze właśnie podpisania i ratyfikacji tego nowego pomysłu na finansowanie, można powiedzieć, Europy, a także państw członkowskich, więc ta refleksja u pana prezydenta była już przez ostatnie kilkanaście tygodni. Natomiast z racji tego, że Sejm przyjął tą ustawę i ten proces ratyfikacyjny troszeczkę się przedłużył w Senacie, ale mógł być zakończony, a jednocześnie było wymaganie związane z tym, że w Komisji Europejskiej i w Radzie Europejskiej, Unii Europejskiej oczekiwano na te dokumenty. Pan prezydent bez zbędnej zwłoki podpisał najpierw ustawę ratyfikacyjną, a dzisiaj kończące dokumenty, tak specjalne oświadczenie w kontrasygnacie z panem premierem dla tej decyzji, co pozwala na Komisji Europejskiej podjąć dalsze działania dotyczące uruchomienia środków finansowych dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a ta konstrukcja finansowa, formalna, budżetowa też no jest taką nowością, trzeba powiedzieć, w przypadku Europy, dlatego że dzisiaj będzie można korzystać jak gdyby z trzech instrumentów finansowych, to jest z budżetu Unii Europejskiej do roku 2027, a także z tego nowego funduszu odbudowy, który w swoim założeniu i ma być realizowany z pieniędzy wewnętrznych unijnych, z tak zwanych zasobów własnych, a także z pieniędzy pożyczkowych. I tutaj też jest pewna nowość związana z tym, że wszystkie państwa członkowskie zdecydowały się na to, ażeby upoważnić Komisję Europejską do tego, aby na rynkach międzynarodowych, na rynkach globalnych też dokonać pozyskania środków finansowych w formie pożyczki i później przekazywać je państwom członkowskim, co jest także, trzeba powiedzieć, pewną nowością, jeśli spojrzymy na historię Unii Europejskiej i na traktaty europejskie. No, ale takie decyzje zostały podjęte i w tej sytuacji teraz Krajowy Plan Odbudowy będzie negocjowany pomiędzy stroną polską, tak jak też przez inne państwa członkowskie, będzie negocjowany bezpośrednio z Komisją Europejską. Tu jest też ciekawa sytuacja, która pokazuje pewną nowość, jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych, dlatego że w latach 2007-2013 i później w latach 2014-2020 można powiedzieć, że w Unii Europejskiej w stosunku do nowych państw członkowskich było takie podejście programowe, że były różnego rodzaju programy, na przykład w zakresie ochrony środowiska, czy w cyfryzacji, digitalizacji, a dzisiaj będziemy mieli taką sytuację, że dyskusja pomiędzy danym państwem członkowskim a Komisją Europejską będzie odbywać się poprzez ustalanie projektów, czyli tutaj będzie taki bardziej mechanizm zastosowany poszczególnych konkretnych inwestycji, o które będzie wnioskować państwo członkowskie i na które będzie musiała się zgodzić Komisja Europejska. No to tak jak mówię, zaznaczam to jako taką pewną nowość. No i tak jak powiedziałem, środki, które będą wykorzystywane też przez państwa członkowskie, będą i pożyczkowe, i te pożyczki trzeba będzie spłacić. Termin spłaty jest najpóźniej do roku 2058, ale też pieniądze dotacyjne wykorzystywane z pieniędzy budżetowych, ogólnie mówiąc unijnych, czy danych państw członkowskich, bo te wszystkie projekty, które będą realizowane w poszczególnych państwach członkowskich, też będą musiały mieć swój wsad indywidualny, krajowy, co jest istotne, a też pamiętajmy o tym, że na przykład w budżecie unijnym do roku 2027 mamy dzisiaj już, można powiedzieć, część pieniędzy zupełnie oznaczonych, dlatego że 30% ma iść ogólnie mówiąc na politykę klimatyczną, a 20% na inwestycje w digitalizację, cyfryzację i sprawy związane, powiedziałbym, bardzo szeroko z sektorem IT i informatycznym.
Panie ministrze, jak Polska powinna najkorzystniej, najlepiej wydać te środki unijne i te pożyczkowe, i te dotacyjne, tak żeby wyjść dobrze z tego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa? No, należy się cieszyć z tego, że ta pandemia koronawirusa naszej gospodarki krajowej dotknęła stosunkowo lekko, tak bym powiedział. My jesteśmy narodem chyba, który w Europie jest najbardziej pracowity, bo jeśli spojrzymy na statystyki, to mówi się o tym, że najbardziej pracowitym narodem na świecie są Japończycy, a na drugim miejscu są Polacy, co ma pewne uzasadnienie, obserwując świat i kraj. Rzeczywiście uważam, że Polacy są bardzo pracowitym narodem i jednocześnie bardzo pomysłowym narodem. Dlatego też te pieniądze, no oczywiście one powinny być wykorzystywane w ten sposób, ażeby wrócić na tą ścieżkę rozwoju, którą mieliśmy przed pandemią, kiedy naprawdę Polska rozwijała się w sposób bardzo dynamiczny. Nasze PKB też, patrząc na przestrzeni lat, też systematycznie rośnie i teraz jest całą sztuką jest to, ażeby można było z powrotem to przyspieszenie gospodarcze, które dotknęło naszego kraju, dalej wykorzystać i wzmocnić. Jednocześnie no, to przyspieszenie gospodarcze musi się odbywać też w zachowaniu i o tym zawsze powinniśmy pamiętać, naszych także walorów kulturowych i narodowych. No, ja nie chciałbym, ażeby doszło do tego, że prawda, ten rozwój, ta wizja wielkiego rozwoju i aktywności też w niektórych obszarach mogłaby doprowadzić do utraty pewnych walorów, na przykład przyrodniczych czy polskiego leśnictwa w naszym kraju, bo to są też obszary, jeśli chodzi o zasoby przyrodnicze, czy surowcowe, czy leśne, którymi absolutnie możemy się pochwalić. Ten rozwój też musi odbywać w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, ażeby to, co uda nam się w tym momencie w ramach bogacenia się i pozyskiwania nowych środków, możliwości finansowych, także odbywało się z poszanowaniem dla tych, którzy są słabsi, którzy są może mniej zaradni, także dla spraw związanych z ochroną środowiska. Panie ministrze, a jak pan ocenia tą całą sytuację, wielotygodniową dyskusję, debatę dotyczącą właśnie ratyfikacji? Opozycja, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka jeszcze kilka tygodni temu wzywał rząd do jak najszybszej ratyfikacji. Później ostatecznie Platforma Obywatelska wstrzymała się od głosu w Sejmie. W Senacie 3 tygodnie pracowała nad poprawkami, preambułą, bo ostatecznie przez błąd 2 senatorów Koalicji Obywatelskiej przyjąć ustawę bez poprawek. Konieczne były te tygodnie w Senacie poświęcone właściwie analizie kilku prostych zdań tej ustawy? No tutaj to jest pytanie, panie redaktorze, do opozycji. No rzeczywiście nastąpiło po tamtej stronie, mam wrażenie, jakieś kompletne zamieszanie związane z głosowaniem sejmowym, później z tymi propozycjami, które wyszły od Polskiego Stronnictwa Ludowego w Senacie co do preambuły, a później samym finalnym głosowaniem, więc to było zaskoczeniem. Nie wiem, jakie były przyczyny tego, że Platforma Obywatelska, główna siła opozycyjna, zdecydowała się na taki ruch i tak to finalnie zostało załatwione. Natomiast ja powiem szczerze, że w tej dyskusji wielomiesięcznej, która się odbyła od grudnia 2020 roku, bo wtedy finalnie doszło do ustaleń związanych z tym, co nazywamy dzisiaj Krajowym Planem Odbudowy i z budżetem unijnym, to mi osobiście zabrakło takiej trochę dyskusji merytorycznej w kraju i refleksji, w jaki sposób te pieniądze będą mogły być pożytkowane w Polsce, z tego względu, że całą dyskusję publiczną zdominował wątek tylko ile tych pieniędzy będzie, jak będziemy mogli je wykorzystać, ile pieniędzy będzie dotacyjnych, ile będzie pożyczkowych i tak dalej. A tak jak powiedziałem, mi osobiście zabrakło w tej dyskusji tego wątku, no bo te pieniądze, one nie będą za darmo, to trzeba sobie też wyraźnie powiedzieć. Poza tym ja zawsze podkreślam to, że bogactwo narodów czy bogactwo rodzin bierze się z pracowitości i oszczędności i z aktywności i z pomysłowości, a nie z tego, że od kogoś pieniądze dostajemy, bo jeżeli dostajemy od kogoś pieniądze, to nie są na pewno pieniądze za darmo, bo jak mówią Brytyjczycy, nie ma darmowych obiadów czy darmowych lunchów. Więc
tutaj w tej debacie publicznej przez te ostatnie kilka miesięcy. Tak jak powiedziałem, tego wątku trochę zabrakło, no ale dzisiaj jesteśmy w takich okolicznościach, że wszystkie siły polityczne w Polsce, prawie wszystkie siły polityczne w Polsce zgodziły się, aby w tym kierunku Polska mogła się rozwijać przy użyciu takich instrumentów, które będą do dyspozycji ze strony Unii Europejskiej. Teraz chodzi o to, żeby te możliwości dobrze zrealizować, ale tak jak powiedziałem, ale także bez uszczerbku dla tych walorów i aktywów, które w Polsce mamy, które absolutnie powinny być zachowane, bo na pewno będzie presja ze strony, ogólnie mówiąc, środowisk brukselskich na różnego rodzaju wątki czy przepisy, które w Polsce powinny być wprowadzone albo wprowadzane, albo żeby realizować te koncepcje i te pomysły, które są wygodne z punktu widzenia także krajów, tych silnych krajów Europy Zachodniej, a które też mają oczywiście swoje interesy na terenie naszego kraju. Dziś pan prezydent Andrzej Duda powołał Radę do Spraw Samorządu Terytorialnego, wręczył też odznaczenia państwowe samorządowcom z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który obchodziliśmy kilka dni temu. Panie ministrze, jakie znaczenie ma współpraca, dyskusja, debata tego najwyższego organu państwa polskiego, głowy państwa, pana prezydenta, no z tymi najniższymi szczeblami władzy, władzy samorządowej, z tymi, którzy są właściwie najbliżej polskich obywateli? Pan prezydent dzisiaj z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego odznaczył wielu samorządowców, którzy są zaangażowani w nasze lokalne ojczyzny, odznaczeniami państwowymi. Jednocześnie podkreślił podczas swojego przemówienia, że w zasadzie zjechał całą Polskę, tak jak się wyraził, objechał wszystkie powiaty w Polsce, więc problemy i Polski powiatowej, i wiosek, miasteczek, większych miast byłych wojewódzkich, czy miast wojewódzkich, pan prezydent na pewno zna i te wszystkie sprawy związane z Polską samorządową, z polską samorządnością są naprawdę bardzo dobrze znane. Stąd też pomysł pana prezydenta, aby ta formuła sekcji, która była pierwotnie podczas pierwszej kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy w formie sekcji, dzisiaj mogła być rozwinięta jako Rada do Spraw Samorządu. Dlatego też taki pomysł się pojawił u pana prezydenta, ten pomysł został zrealizowany. Dzisiaj były nominacje do tej rady, z tego względu, że ten element samorządowy w kraju, czy to będzie samorząd gminny, tak jak powiedziałem, czy powiatowy, czy miejski, czy wielkich miast, na pewno ma swoją bardzo ważną rolę do odegrania w pracy i w działalności naszego kraju. Dlatego też pan prezydent, widząc szansę, a jednocześnie pewne zagrożenia, które też mogą dotyczyć samorządu, zdecydował się, żeby takie ciało doradcze mogło funkcjonować w Pałacu Prezydenckim, ponieważ chciałby mieć taką bezpośrednią i pełną opinię z różnych środowisk w zakresie informacji tego, w jaki sposób nasz samorząd krajowy, samorządowy powinien się, terytorialny, powinien się rozwijać, i stąd też pomysł. Oczywiście też, panie redaktorze, trzeba sobie powiedzieć, że przecież samorząd czy samorządność nie jest czymś, co rozwiąże wszystkie problemy w Polsce, ale jednocześnie jest to na tyle ważny element, patrząc na 30 lat wolnej Polski, który można i należy ocenić pozytywnie, że to w Polsce po reformach Okrągłego Stołu i po roku 1989 to jest coś, co naprawdę się udało, i dzisiaj i polskie wsie, i polskie miasta wyglądają zupełnie inaczej niż na przykład ja pamiętam ze swojej młodości, i one cały czas się przeobrażają w sposób bardzo dobry, i ta tendencja także na poziomie tej Polski lokalnej powinna być zachowana i panu prezydentowi naprawdę na tym zależy. Panie ministrze, liczy pan, że ta sprawa kopalni Turów zostanie pozytywnie zakończona? Są wstępne porozumienia polsko-czeskie. No, czekamy na ostateczne podpisanie takiej wspólnej umowy, która miałaby doprowadzić do wycofania tej skargi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunału, który jednoosobowo podjął decyzję, że kopalnia z dnia na dzień powinna zostać zamknięta. To jest, panie redaktorze, ciekawa sytuacja od strony takiej inżynierskiej, energetycznej, ale także od strony prawnej i relacji w Trybunale. Ja powiem tak, że ten środek tymczasowy wstrzymania czasowego zawieszenia wykonania decyzji, on już w Polsce, to trzeba przypomnieć, bo to jest bardzo ważna rzecz,
był już zastosowany dwa razy, co najmniej dwa razy. Ja przypomnę sytuację z 2007 roku, kiedy to zablokowano inwestycje w Dolinie Rospudy dla drogi międzynarodowej. Tam ten sam mechanizm został zastosowany. I w roku 2017, kiedy to w stosunku do ratowania Puszczy Białowieskiej, Trybunał także wydał decyzję o zastosowaniu środka tymczasowego. Ale tam była sytuacja taka, że to komisja skarżyła Polskę, a tu mamy sytuację troszeczkę inną, dlatego że państwo członkowskie przed Trybunałem skarży drugie państwo. I podstawa prawna, która jest w tym momencie, można powiedzieć, zawyrokowana, ona jest taka sama. Sytuacja jest troszeczkę inna, no bo tutaj Czechy występują przeciwko Polsce. Ten środek tymczasowy, czasowego wstrzymania wykonalności decyzji, on został też zastosowany. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa dostaw i ogólnie funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego, ta instalacja, jeśli chodzi o elektrownię, a także o wydobycie, ona musi działać i powinna funkcjonować, dlatego że cały system elektroenergetyczny Unii Europejskiej jest ze sobą powiązany i to nie jest instalacja, a żeby tę instalację wyłączyć. Tutaj poprzez całą dekarbonizację węgla kamiennego, gazu, z miksu energetycznego, i takie są zobowiązania w tym momencie, co będziemy się wszystko ta będzie dalej realizowana. Natomiast w obecnym okresie, jeśli mówimy o Turowie czy o takich kompleksach energetyczno-wydobywczych jak Bełchatów, to przecież ogólnie mówiąc cała polska transformacja energetyczna w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, ona powinna trwać dekadami. Nie da się tego zrobić w 2, 3, czy 4, 5 lat, czy nawet 10. To jest po prostu niemożliwe. No. Mówiąc żartobliwie, panie redaktorze, termodynamiki nie da się oszukać, tak samo jak elektrotechniki nie da się oszukać. Więc to jest ogromne wyzwanie. Mam nadzieję, że dojdzie do tego porozumienia. Natomiast od strony formalno-prawnej to będzie dosyć ciekawa sytuacja. No, ale mam nadzieję, że rząd polski ze stroną czeską dojdzie do porozumienia. I tutaj pan premier Morawiecki ma pełne wsparcie ze strony pana prezydenta, jeśli chodzi o tą kwestię, bo pan prezydent też interesował się osobiście tą sprawą i na bieżąco jest informowany o tym, jak wygląda sytuacja. Panie ministrze, na koniec chciałbym zmienić temat. Mamy niewiele czasu, ale w ostatnich tygodniach pojawiły się projekty dotyczące lasów państwowych. Była propozycja związana z przekazywaniem, zamianą gruntów, które należą do lasów państwowych na cele inwestycyjne, na realizację dużych, ważnych państwowych projektów. Pojawił się sprzeciw leśników. Ostatecznie ten projekt przepadł. Pojawiają się głosy, że on znów wróci w innej formie. Jak rozwiązać ten problem, żeby z jednej strony ułatwić realizację tych dużych projektów inwestycyjnych, a z drugiej strony nie narazić lasów państwowych na straty i nie psuć tego modelu, który od dziesięcioleci w Polsce bardzo dobrze się sprawdza? Ma pan rację, panie redaktorze, dlatego że w Polsce jest tysiące hektarów poprzemysłowych, które można wykorzystać na inwestycje. Natomiast tutaj mówiąc o tym druku 1098, który pojawił się jako druk poselski, gdzie działki leśne miały być zamknięte, i niestety nie dowiemy się chyba, jakie jest zdanie pana ministra na temat propozycji dotyczących lasów państwowych. Mam nadzieję, że do tego tematu jeszcze w polskim punkcie widzenia wrócimy. Ja państwu dziś dziękuję za uwagę. Polski punkt widzenia jutro o stałej porze 21:40. Do zobaczenia. Z panem Bogiem.